Kandydatka na prezydenta z ramienia KWW Radom dla Mieszkańców zorganizowała konwencję, na której przedstawiła swój program wyborczy składający się z 11 postulatów. Pierwszy punkt, który deklaruje Marta Ratuszyńska, dotyczy zmian w systemie zarządzania Radomskim Szpitalem Specjalistycznym. Jak zapowiada kandydatka, placówka zostanie objęta szczególnym nadzorem. Ochrona zdrowia, w ogóle zdrowie i życie według mnie dla każdego powinno być priorytetem. Dla mnie ono jest priorytetem, jestem znana z tego, dlatego to znalazło się w pierwszym punkcie programu. Kandydatka zapowiada, że jednym z jej postulatów jest zmiana charakteru bulwarów przy Mlecznej, tak aby stały się terenem wypoczynkowym. Kolejnym punktem jest przebudowa radomskiego rynku w taki sposób, aby pojawiło się na nim więcej zieleni. Błękitno-zielonej przestrzeni, którą byśmy chcieli stworzyć. Jeden z punktów dotyczy pogłębienia współpracy pomiędzy mieszkańcami Radomia a administracją publiczną czy lokalnymi przedsiębiorcami. Ta współpraca musi zostać zacieśniona, musi zostać ulepszona. Ten dialog jest niezbędny, żeby mieszkańcy czuli, że to jest ich miasto, że to jest nasze miasto. Wśród postulatów znalazły się także kwestie związane z większą promocją miasta, a do tego celu miałby zostać powołany specjalny zespół. Ma dbać o tworzenie dobrego wizerunku miasta, a w sytuacjach kryzysowych, które się czasem zdarzają, na przykład w internecie, natychmiast reagować na to. Według postulatów kandydatki na każdym z osiedli Radomia miałby powstać również dzienny dom seniora na zasadzie łączenia pokoleń. Marta Ratuszyńska chce, aby w tych miejscach dzieci wspólnie z seniorami mieli zapewnioną opiekę i zajęcia dodatkowe.